Witam Państwa serdecznie w programie Bumerang. Redaktor Wróblewski zasiadł już na miejscu pracy, choć to nie jest do końca jasne, bo są tacy, którzy twierdzą, że my się tu świetnie bawimy, a Państwo muszą się napracować, żeby zrozumieć, co nas bawi, co stawia problem rozróżnienia między pracą a zabawą od czasu, kiedy powiedziano, że człowiek myślący, czyli homo sapiens, w istocie jest człowiekiem bawiącym się, czyli homo ludens. Politycy weźmy. Za pieniądze, duże pieniądze, niby pracują, a bawią się, miny robią, haki podstawiają, a wszystko ku uciesze publiczności, która z ponurą miną patrzy na ich zabawę. Wchodzimy do urzędu, no niby urzędnicy pracują, a tylko czyhają, rozpoczyna się gra, 14 załącznika nie ma, odjazd, bawią się, podobnie jak policjanci drogowi, którzy nigdy smutni nie wychodzą do nas, mówiąc, że nieszczęście nas spotkało, bo przekroczyliśmy dozwoloną prędkość, na co obywatele reagują także niepoważnie, bo zabawowo pytając, czy rozliczamy się w trzeciej czy w czwartej Rzeczpospolitej, co podobno skutkuje. Takich przykładów można by podawać więcej, bo nie wiadomo, czy reporter w trakcie trwającego, zwycięskiego na razie meczu bawi się, czy pracuje, mówiąc, że trzymamy wielkie kciuki za naszych, co skłania do pytania, czy zabawowo chce skłonić nas do rozróżnienia małego kciuka od wielkiego, czy też jak mówi, adrenalina sięga zenitu, to wskazuje, gdzie ona jest, gdzie jest ów zenit i jak dużo tej adrenaliny w nas jest jeszcze do końca drugiej połowy. Prześledźmy problem rozdzielenia pracy i zabawy na przykładzie zakładu pracy zwanego Sejmem Rzeczpospolitej w dzisiejszych relacjach. Na co dzień możliwe, że posłowie się bawią. I marszałek Komorowski poprosił wszystkich posłów, żeby broń Boże nie wyjeżdżali, broń Boże się nie bawili, żadnych pikników, tylko dzisiaj właśnie i pracują. I groził karami finansowymi za nieobecność. Zatem zagadka dla Państwa. Praca czy zabawa zaabsorbowała pana posła Olejniczaka w tej oto relacji? Wspaniała atmosfera i taki człowiek jest bardzo podniecony. To ja muszę powiedzieć, że dawno nie przeżywałem takich chwil. Rasowy poseł mówi. Podejrzewam, że to jest na rozbrat. Kolejna faza pogodzenia się. No w każdym razie na pewno to jest kolejna faza radosnego pogodzenia się Napieralskiego z Olejniczakiem. Bo gdyby była to relacja z Austrii, to stwierdzenie, że wspaniała jest tam atmosfera, sugeruje, że na Wiejskiej bardzo niewspaniała i nigdy albo, tam takich emocji pan albo, że tam nie ma zabawy, tylko jest praca. No i widzą Państwo, na szczęście porządkuje sytuację TeleExpress, który wskazał nam dzisiaj przecież. Wieczorem na sali stawią się tylko ci, którzy muszą, choć powinni wszyscy. I teraz rozdzielić musimy populację posłów na tych, którzy muszą, i to nie jest całość zgromadzenia, gdyż nie są to na pewno wszyscy. Więc ważne jest też to, że na co dzień wszyscy, którzy są, nie muszą. To jest taki jeden dzień, że są tylko ci, którzy muszą, a na co dzień są, bywają ci, którzy nie muszą, mogliby równie dobrze być gdzieś indziej. Ale a jak muszą ci, którzy byli na sali, a było 8, to może by tak w wyborach zredukować koszty i zabawowo przeznaczyć je na produkcję czy stworzenie cyrku bądź teatru, a 8 niech siedzi, skoro musi, prawda, z takimi samymi, z tym, że, jak sądzę, rezultatami. Z tym, że sprawdziliśmy przed paroma minutami, nikt nie musiał, nie było ani jednego posła w Sejmie, wszyscy musieli, natomiast ci, którzy musieli być w hotelu poselskim przed ekranami. A zatem żartobliwie poradźmy, żeby rozwiązać i popatrzymy, jak ta zabawa dalej się będzie rozwijać. Miny robimy, Państwo mówią, a miny są elementem pracy bądź zabawy każdego kibica. Jak zawiadomiły nas dzisiaj fakty i czołowy ich prezenter. A na koniec wracamy do wieczornego meczu, który pewnie wielu z nas będzie kosztował sporo zdrowia. Wrzaski, okrzyki, podrywanie się z fotela, łapanie za głowę. To jest oczywiście stała choreografia kibiców. Choreografia. Sięgnijmy, to jest, będąc zbyt nudnymi, prawda? Znaczy, stała choreografia kibiców jest oczywiście też, jeżeli czytają dzisiejszą, bo opieramy się tylko na świeżych
dzisiejszych doniesieniach medialnych z ostatnich godzin, dzisiejszą Gazetę Wyborczą, to stałą choreografią według profesora Janusza Czapińskiego jest polskie narzekanie. Dużo żeśmy ostatnio słyszeli o tym, że ceny w Polsce żywności rosną w górę, ale gdzież tam, mówi profesor Czapiński, gdyby rzeczywiście było tak źle, to Polacy nie kupowaliby telewizorów, komputerów, wzrost 79%. Skoro kupują tamto, to narzekają dla narzekania. Tekst, który wszystkim Państwu polecam na 6 stronie Gazety Wyborczej. Polacy tak naprawdę nie mają problemów, tylko udają, bo mają taki zwyczaj, choreografia narzekania. A publika to łyka, jak mówił klasyk gatunku. Przy czym, proszę Państwa, wyjaśnijmy, będąc nudnymi i w pracy, choreografia to oznacza zapis kroków tanecznych. W związku z tym, jak redaktor Durczok mówi, że wrzaski są elementem choreografii typowej kibica, to znaczy jest taniec wrzask, prawda? Tak, bo taniec wirtualną formą narzekania ruchu. W wypadku profesora Czapińskiego. Ten język wskazuje, że liczy się mówienie, a nie słuchanie i jest to rodzaj zabawy wykonywanej w pracy przez bardzo poważnych ludzi. Ale proszę Państwa, tak naprawdę to wynik meczu zależy od tego, co los przyniósł Arturowi Borucowi. Otóż urodził mu się synek, z czego wywodzi Kimic bardzo poważne konsekwencje, tyle że nie do końca wiadomo, czy robi to pracując nad naszą wspólną świadomością, czy też żartobliwie. Oto bowiem. I dlatego, kurczę, wszystko dzisiaj obroni. Zrobi prezent całej rodzinie, jakim rodzina mu zrobiła. Aż strach pomyśleć, jakby rodzina się czuła, gdyby dostała taki sam prezent od Boruca. No tak, ale co rodzina zrobiła dla Artura Boruca? Czy mowa o wszystkich wujach i męskich członkach rodu, którzy pracowali na to, co się stało? Urodziła rodzina, urodzi Boruc. Tylko w wypadku bramkarza to jest rzeczywiście mocno dwuznaczne. A on pojechał nie żeby państwa zabawiać, tylko żeby zrobić co? Prezent rodzinie, która się tak napracowała nad świeżo ale to wymagałoby synkiem. Znacznie dłuższej setki. Wszelako pozdrawiamy. Widać wysiłek, jak do tej pory przynosi znakomite powiedzmy, efekty. Że wszystko w zasadzie, co dotyczyło życia społecznego, publicznego, toczyło się wokół piłki i nawet osoby najpoważniejsze w państwie toczyły się wokół piłki, dlatego że reporter dotoczył się do prezydenta Rzeczpospolitej, pytając żartobliwie w czasie pracy, niby żart. Prezydent Rzeczpospolitej zaleca strategię naszym piłkarzom. Prezydent Rzeczpospolitej odpowiedział żartobliwie dziennikarzowi, choć w miejscu pracy. Jeżeli chodzi o strategię, to przede wszystkim takie dociskanie się samemu do samego końca. Znaczy to, żeby być w stanie zrobić do końca wszystko. Bo ta drużyna już nie jest zła. Ona już jest dobra. Tylko idzie o nie tylko wykończenie akcji, tylko to, żeby nie kapitulować w żadnej sytuacji. Panie prezydencie, pan dzisiaj mówił, że sport powinien łączyć. Czy na trybunach połączyć dzisiaj pana z Lechem Wałęsą? Czy jest szansa, że porozmawiacie? Będziecie siedzieli w tym samym sektorze. To wie pan, jest zupełnie inna historia. No trudno z mojej strony rozmawiać z człowiekiem, od którego słyszy się, no, rynsztokowa Belgii. Ja mówię tylko i wyłącznie prawdę. O dociskaniu oczywiście też była wyłącznie prawda. I dociskać do końca, siedząc w tym samym sektorze. I drużynę mamy niezłą. Obserwować. I teraz pytanie, który z panów prezydentów będzie traktowany przez publiczność na stadionie jako lepsza marka? Bo pojawiła się teoria, że prezydent były czy obecny jest marką. Jak w handlu, jak Coca-Cola. To jest zdanie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Dzisiejszy dziennik. Radosław Sikorski mówi, deprecjonowanie polskiej marki, jaką jest Lech Wałęsa, najbardziej znany Polak na świecie, nie służy interesom naszego kraju i wizerunkowi Polski. Oczywiście sprawa została jakoś zlekceważona przez dziennikarzy. My to podchodzimy do tego znacznie poważniej. Redaktor Wróbel w tymże dzienniku, niby w ramach pracy, mówi, jeżeli marką jest Lech Wałęsa,
to logo powinno być stocznia. I tak dalej, dość zabawny felieton. My jednak potraktowaliśmy sprawę, ponieważ jesteśmy w miejscu pracy, znacznie poważniej i zapytaliśmy eksperta. O czym za chwilę, ale zapamiętajmy, że zdaniem urzędującego ministra spraw zagranicznych były prezydent jest marką, brandem, takim samym jak wódka wyborowa, bądź Belweder, w zależności od gustu, po której rozpoznaje się, że jest to produkt polski, a nie japoński. Belweder eksportowa, żytnia domowa. Rozważmy to spokojnie. Tymczasem serwis informacyjny, po którym wrócimy, by zapytać eksperta, co toż jest ta marka, której symbolem jest prezydent Wałęsa.